To jest jak cisza przed eksplozją. Jeżeli byśmy mieli cały czas hałas, to jakiś tam wybuch nam nie zadziała, ale jeżeli przed super dramatyczną sceną mamy coś lżejszego, mamy moment, kiedy wydaje się nam, że jest wszystko w porządku i opuszczamy gardę i nagle dostaniemy uderzenie, no to jest zupełnie inny rodzaj reakcji. Z Supermanem ciężko wygrać fizycznie, chyba że do dwóch mieczy żelaznego i srebrnego dorzucimy jeszcze miecz z kryptonitu. Wtedy myślę, że te szanse się wyrównują. I klaps. Dzisiaj wyjątkowy gość, Tomasz Bagiński, witaj serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło Cię tu gościć. Myślę, że nie muszę Wam przedstawiać tej niezwykle istotnej dla naszej popkultury postaci, jaką jesteś, ale też przypomnijmy, że byłeś przecież nominowany do Oscara za krótkometrażową Katedrę, co pewnie też... W innym życiu. No ale teraz jesteś producentem wykonawczym Wiedźmina i mamy teraz na Netflixie drugą serię tego serialu. Zajrzałem wczoraj na Twoje social media, wiem, że niedużo publikujesz, ale przeczytałem, że jakiś czas temu miałeś pewien sen, śnił ci się król piratów. I tak sobie pomyślałem, że zapytam cię, jeżeli tak długo pracujesz już od kilku lat nad serią Wiedźmina, to czy zdarzyło ci się, że Wiedźmin ci się kiedyś przyśnił albo któryś z wątków z serialu, książki? Ja przede wszystkim bardzo rzadko pamiętam sny, więc to, że tam wtedy tam coś napisałem, to tylko dlatego, że w ogóle coś zapamiętałem z tego snu, więc być może się przyśnił kiedyś, albo i nieraz, ale nie pamiętam. Nie, raczej to się nie zdarzy. Mhm. Powiedziałeś też kiedyś, że jesteś fanem Sapkowskiego i że nie tylko jako pisarza, ale jako człowieka, więc chciałem cię zapytać, jakim jest pisarzem, ale też jakim jest człowiekiem, bo wiem, że się znacie, przyjaźnicie chyba. Jakim jest pisarzem, to wydaje mi się, że można samemu to ocenić, czytając książki. Jest to jeden z ludzi o najlżejszym piórze, jeżeli chodzi o współczesnych pisarzy, szczególnie pisarzy zajmujących się szeroko pojętą popkulturą, ale to, co wyróżnia Andrzeja Sapkowskiego na tle innych polskich pisarzy, to jest absolutnie fenomenalne skupienie na postaciach i też łatwość kreowania nowych postaci, budowania ich języka, no bo to jest taka trochę oczywistość, wydaje się, w pisaniu postaci, ale prawie nikt tego nie robi poza Andrzejem Sapkowskim u nas w Polsce, czyli każda postać mówi inaczej, ma inny język, mówi w innym stylu, mówi ze swoim, nazwijmy to, takim akcentem. I to fantastycznie wzbogaca te historie, bo u Andrzeja wszystko się zaczyna od relacji między postaciami. Cała reszta, świat, to co później jest dobudowywane, to jest też fascynujące i ciekawe, ale to jest tylko kolejna warstwa tego, co zaczyna się na poziomie relacji między postaciami. To jest świetne. A Andrzej prywatnie jest fantastycznym człowiekiem, z którym naprawdę lubię spędzać czas, który ma niebywałe poczucie humoru, który jest też człowiekiem, który ma ogromne doświadczenia życiowe, to znaczy jemu się dużo rzeczy w życiu przytrafiło. Mhm. Teraz w tej drugiej serii wróciliście do pierwszych powieści Sapkowskiego, do tej pierwszej części Krwi Elfów, między innymi. Mhm. Więc chciałem cię zapytać, jakie ty miałeś pomysły do tej drugiej serii, które udało się zrealizować? Bo ostatnio przeczytałem, że pracę nad tą serią zaczęliście już w 2019 roku, czyli tak naprawdę jeszcze przed premierą pierwszej części. Tak. Bardzo dużo rzeczy było już zrobionych przed premierą pierwszej części i napisanych. I potem... W ogóle jest tak, że scenariusz telewizyjny to nie jest coś, co jest wykute w kamieniu. Nawet w momencie, kiedy ruszają już zdjęcia, kiedy zaczynamy kręcić, no to cały czas się modyfikuje, poprawia, zmienia poszczególne sceny. Czasem to jest wymóg rzeczywistości, czyli nie wiem, pojawia się jakiś nieprzewidziany wcześniej przypadek związany z pogodą, czy pandemią, czy z czymś tam. Przypadku. Więc wtedy trzeba coś tam modyfikować. Bardzo często też nowe pomysły przynoszą, nie wiem, aktorzy, którzy przecież wchodzą w te postacie, oni się w te postaci wczuwają, oni zaczynają te postacie analizować na bardzo głębokim poziomie i mówią, że słuchajcie, może w tej scenie ja bym zrobił to w ten sposób, że w tej scenie to nie do końca pasuje do Geralta, czy do Yennefer, czy do kogoś innego. I te pomysły, jeżeli mają sens, no to oczywiście też lądują później w finalnym serialu. I tego jest dużo. I też jest tak, że bardzo dużo moich pomysłów też tam wylądowało, no bo tam bardzo, bardzo dużo dyskutowaliśmy
podczas produkcji i przed produkcją na temat tego, co fajnie było zachować, co jednak może jest zbyt daleko idącą zmianą, no bo też scenarzyści, którzy proponowali swoje odcinki, proponowali swoje zmiany, no to oni czasem szli bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o jakieś tam interpretacje prozy Sapkowskiego, no i czasem to trzeba było trochę tonować, czasem to, a czasem trzeba było się tym cieszyć, no bo też jest tak, że akurat proza Andrzeja Sapkowskiego w swoim DNA ma wpisane przyzwolenie na adaptację. Ma wpisane to, że są różne punkty widzenia, w różny sposób można patrzeć na tą samą historię. No i my też z tego korzystamy. Ale konkretnie o konkretnych scenach i konkretnych pomysłach to pewnie, to ja bym bardzo chętnie pogadał za kilka miesięcy, jak już nie będą to spoilery. Tak, no to mam nadzieję, że wtedy się spotkamy. Ale to, co mi się podobało w tej pierwszej części, no muszę ci powiedzieć, że to była ta słowiańskość też, która się tam pojawiała gdzieś w tle. I z drugiej strony też ironia, która tam była. I chciałem cię zapytać, czy te wątki takie polskie, no bo to jednak jest polska książka, tak? Teraz oglądają cały świat, czytają też, czytają ludzie w wielu krajach. Więc chciałem cię zapytać, czy to było dla ciebie istotne, żeby zachować też te elementy takie nasze, gdzieś tam przenikające się? Zwłaszcza na poziomie to To jest trochę tak, że dużą częścią mojej pracy na drugim sezonie, przy drugim sezonie było przypominanie wszystkim i aktorom, i scenarzystom, i ekipie, że to, co kręcimy, nie powinno być śmiertelnie poważne. Znaczy, to może być śmiertelnie poważne w niektórych momentach, ale u Andrzeja Sapkowskiego humor jest niesłychanie ważnym elementem rozładowywania tego typu scen, ale też ich wzmacniania, bo to buduje kontrast. Jeżeli mamy coś zabawnego, to wcale nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie chwilę później się wczuć w coś bardzo dramatycznego. To nawet nam pomaga, bo to nam buduje po prostu jeszcze wyższą amplitudę. To jest jak cisza przed eksplozją. Jeżeli byśmy mieli cały czas hałas, to jakiś tam wybuch nam nie zadziała, ale jeżeli przed super dramatyczną sceną mamy coś lżejszego, mamy moment, kiedy wydaje się nam, że jest wszystko w porządku i opuszczamy gardę i nagle dostaniemy uderzenie, no to jest zupełnie inny rodzaj reakcji. I pod tym względem no, duża część mojej pracy to było przypominanie, słuchajcie, ale tam ja wiem, że to jest fantazy, że wszyscy tutaj są w strojach i to wszystko tak trochę naciska od razu na aktorów, żeby być takim bardzo, takimi być pomnikowymi, ale u Andrzeja Sapkowskiego jest zawsze ten element ludzki, ten takie spojrzenie trochę z przymrużeniem oka nawet na najbardziej mroczne historie. I wydaje mi się, że to też, i też tego mam wrażenie, jest sporo w drugim sezonie, już zwłaszcza jak się Jaskier pojawia. Tak, jak się pojawia Jaskier i podążacie oczywiście tropem książek, ale też wydaje mi się, że inspirujecie się grą. W pewnym sensie. No, naszym głównym źródłem inspiracji pozostają książki, ale też uważni widzowie, którzy będą oglądać ten serial, myślę, że znajdą kilka fajnych nawiązań do innych dzieł ze świata Wiedźmina, również gier. I to było całkowicie intencjonalne i tutaj cieszę się, że udało nam się dogadać też z chłopakami CD Projektu i w jakiś tam sposób uwzględnić też ich wpływ w świat Wiedźmina. To fajnie, że też dzisiaj te media się też przenikają, to znaczy literatura, film, gry. Wydaje mi się, że to też jakiś dodatek do tego, co możemy oglądać tak, później w serialu. Bo to się wszystko nawzajem nakręca i wydaje mi się, że ja jestem niesłychanie taki zadowolony i dumny z tego, że dzięki serialowi, wcześniej dzięki grom, dzięki też jakości tych powieści, coraz więcej ludzi ma szansę poznać Wiedźmina i coraz więcej też ludzi ma szansę sięgnąć po książki i poznać źródło i poznać jakość tego, co pisał Andrzej Sapkowski. Ale ja teraz chciałem o aktorach chwilę, bo chciałem zapytać o Henry'ego Cavilla. Co was tak zafascynowało w nim? Bo rzeczywiście wydaje mi się, że jeszcze nawet w tej drugiej części jest lepszy niż w tej pierwszej. I też wydaje mi się, zresztą przeczytałem jakąś rozmowę z nim ostatnio po tej premierze w Londynie, gdzie mówił, że bardzo się angażuje w pracę. Bardzo się angażuje. Henry Cavill jest Geraltem. Jak zaczyna pracę nad sezonem, staje się Geraltem i jest no, bardzo mocno zaangażowany w rozwój swojej postaci, w to, w jaki sposób ta postać jest jakby przedstawiana na ekranie, a wpływa na każdy element swojego wizerunku. To dotyczy nie tylko tego, jak wygląda zbroi, jak walczy, co by zrobił w danej sytuacji walki, ale też jeżeli chodzi o sceny związane
sceny bardziej emocjonalne, gdzie jest więcej dialogu, więcej musimy przekazać informacji. Tam też Henry bardzo mocno uczestniczy w tym wszystkim. No, ale to nie jest zaskoczenie. No, to jest projekt, który też był jego marzeniem i my też czujemy bardzo duże no, takie oczekiwania też od niego, jeżeli chodzi o jakby dowiezienie jakości tego projektu. Mm-hmm. Ostatnio też przeczytałem, że ktoś go zapytał, kto by wygrał w takiej walce Wiedźmin-Superman. I on powiedział, że pewnie jeżeli chodzi o siłę, to Superman, a jeżeli chodzi o takie morale i to, co i wnętrze, to na pewno wygrałby Geralt. I myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź, bo no, z Supermanem ciężko wygrać fizycznie, chyba że do dwóch mieczy żelaznego i srebrnego dorzucimy jeszcze miecz z kryptonitu. Wtedy myślę, że te szanse się wyrównują. Byłyby tak wyrównane. Powiedz mi, bo ty jesteś, wiem, że jesteś fanem właśnie fantastyki od lat i też fanem uniwersum Wiedźmina, uniwersum Sapkowskiego, więc chciałem cię zapytać, czy ty nadal to traktujesz, pracując tak długo nad tymi projektami, jako swoją pasję? Czy teraz to się przemieniło w pracę, czy może to jest jedno i drugie? Znaczy jedno nie wyklucza drugiego. Bardzo ciężko robić coś takiego tak długo, jeżeli się nie czuje żadnej pasji. To znaczy, to wydaje mi się, że to byłaby tortura. Więc nie, ja mam ogromną frajdę zrobienia tego serialu. I to jest ważne, naprawdę. Wierzcie mi, jeżeli się siedzi na planie tam o 5 nad ranem, czy 6 nad ranem, jest zimno jak diabli, wieje, pada deszcz, mokro, gdzieś tam wyje wicher w górach, to trzeba mieć troszeczkę pasji, trochę frajdy z tego, co się robi, bo inaczej to jest byłoby nie do zniesienia. Więc nie, ja mam bardzo dużo, bardzo, bardzo się cieszę, że udało się dojść do tej realizacji, bardzo się cieszę, że robimy teraz trzeci sezon. Wciąż są takie momenty, takie iskry jakiejś niesłychanej kreatywności, która się pojawia na planie, kiedy się siedzi tam za monitorami i nagle się pojawia jakiś moment, który jest nieprzewidziany, który nigdy nie był napisany, który po prostu nagle podnosi to, co powstało na kartach scenariusza i tam wiele, wiele poziomów wyżej, bo to albo wnoszą aktorzy, albo właśnie wnosi jakaś choreografia, która jest ciekawa, nowatorska, zaskakująca. I ten trochę taka dziecięca fascynacja wciąż we mnie jest. Ale faktycznie po drugim sezonie, kiedy mieliśmy no, bardzo długi czas, prawie półtora roku spędziliśmy w sumie na planie i tych samych dni zdjęciowych było tam 156 czy coś podobnego, no to ja odrobinę musiałem odpocząć i tam pojechałem na Węgry, nakręciłem inny film w zupełnie innym świecie i teraz z nową energią wracam do świata Wiedźmina, no bo to już było takie bardzo długie zanurzenie w bardzo trudnych warunkach technicznych na długi czas. No i też trzeba powiedzieć, że wiele przeciwności losu było, prawda, bo pandemia wam no to było wszystko jakby połączone, plany. Bo zakładaliśmy, że ten sezon... Że w Polsce też chcieliście kręcić, jak nie ten drugi sezon, prawda? Były to chyba takie plany, były a takie potem plany, pandemia spowodowała, pandemia że trzeba było zostać w Wielkiej Brytanii. Tak, musieliśmy znaleźć podobne lokacje, takie udające trochę Bieszczady, udające Słowację. Musieliśmy to znaleźć na północy Anglii. A ten projekt, w który się zaangażowałeś, to Rycerze Zodiaku? To jest tak, film, tak, tak, tak. To był projekt, który byłem zaangażowany od bardzo, bardzo dawna i akurat wszedł w to okienko, kiedy takie między sezonami, czyli skończyliśmy zdjęcia do drugiego sezonu, zaczął się montaż, to już nie wymaga takiej mojej obecności każdego dnia, tylko opiniowania kolejnej wersji. Ja już mogłem się zająć prepem, czyli preprodukcją do Rycerzy. Nakręciliśmy to i teraz wracam do Wiedźmina. To jest anime, prawda? To jest adaptacja. Adaptacja anime, ale to ale jest czysto aktorska. I teraz jest tak też. No i Netflix też jakoś tam się gdzieś tam przewija w tym wszystkim, no bo nasz główny aktor McEnyu teraz jest jednym z głównych aktorów w serialu One Piece, który też jest adaptacją mangi. Hmm. No właśnie, Sean Bean tam zagrał, tak? To przeczytałem u nas, tak. To wracając do Wiedźmina, czym zaskoczy widzów ten drugi sezon? Według ciebie, co ciebie najbardziej w nim ujęło? No tam mam nadzieję, że są zaskoczenia w każdym odcinku i są jakieś takie fajne zwroty akcji. To, co wydaje mi się, że się udało w ramach całego sezonu, to takie... Tam jest jeszcze sporo takich nowych pomysłów wędrujących obok książki, które gdzieś tam się pojawiają na obrzeżach tej historii,
ale wydaje mi się, że tak właśnie pod koniec sezonu udaje się to już wszystko dosterować, dosynchronizować do książki bardzo, bardzo blisko, no bo też wprowadzamy dużo nowych bohaterów, pojawia się Dijkstra, pojawia się Filipa, pojawia się król Wizimir, pojawia się bardzo dużo postaci, które będą ważne dla przyszłości, pojawia się Rins, no to możemy chyba powiedzieć już tak, teraz. Myślę, że tak. Więc mamy dużo, dużo wprowadzeń postaci, które też oczywiście trzeba było zrobić troszeczkę inaczej niż w książce, bo często w książce jest to podane w jakimś jednym akapicie, no to serial ma inne prawa. Ale wydaje mi się, że koniec sezonu to jest już ten moment, kiedy my zaczynamy powoli się dosynchronizowywać już tak bardzo blisko z tym, co się dzieje w historii z książek. I oczywiście tam serial ma swoje prawa, tam jest trochę to wszystko bardziej z rozmachem epickie i tak dalej, i tak dalej. Ale no, jestem bardzo, bardzo ciekawy i bardzo podekscytowany, jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli chodzi o trzeci sezon, bo to jest, zbliżamy się do tych tomów, które są być może najlepszymi tomami sagi. Mhm. I tam jest bardzo, bardzo dużo takiego fajnego, jak to mówimy, mięsa fabularnego, z którym się można nakarmić. Mnie mega cieszyło, że ten serial narobił takiego szumu i był tak oglądany. Mam nadzieję, że z drugim sezonem będzie podobnie. I że tworzymy tutaj postać, historię, która pozostanie z nami na bardzo, bardzo wiele lat. Mhm. Też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że też że kiedyś spotkamy się na dłuższą rozmowę, a dzisiaj Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że byłeś gościem Kino Rozmowy. Dziękuję i bardzo. I zapraszamy wszystkich na Wiedźmina. Zapraszamy wszystkich na drugi sezon Wiedźmina. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowy. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.